Siad Tabez, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś luźne odpalanie petard. Już w sumie 80 dni do Sylwestra. Coraz bliżej. Co 10 dni będziemy sobie robić takie odliczanie. Jeśli przegapiliście odcinki na 100 dni, na 90 dni do Sylwestra, polecam nadrobić. Zapraszam serdecznie. Myślę, że fajne takie luźne odcinki. Dzisiaj mamy trochę towaru, trochę pikolaczków, korsarzyków, kilku strzałowych do jakiegoś słoneczka, trochę petard od Triplexa na porównanie takich dużych, petardy Bulldog w dwóch wersjach na porównanie, no i petardę na koniec Megatron, taka wisienka, stary Megatron, naprawdę solidna petarda, raczej każdy dobrze o tym wie. Przed odpaleniem pierwszej petardy zapraszam Was jeszcze do opisu, tam znajdziecie linki na mojego Instagrama oraz TikToka, znajdziecie również link do serwera Discord, na którym bywam i często piszę. No i zapraszam również do sklepu Pirogrzmot, gdzie z kodem Pyrogang macie 15% zniżki na swoje zakupy. Także co, lecimy. Może najpierw weźmiemy te petardy różne od Triplexa. Takie wielkie petardy, a tak naprawdę moim zdaniem, z tego co pamiętam, najmocniejszą petardą z tych trzech tutaj są Plutony, które są najmniejsze z nich wszystkich. Dark Angel najpierw poleci. Dark Angel kojarzę za fajną czerwoną flarkę. I przed odpaleniem petardy zapraszam Was jeszcze do wzięcia udziału w konkursie, który na kanale aktualnie trwa. Fajne nagrody do wygrania, więc mam nadzieję, że ktoś się jeszcze załapie i weźmie udział. Dark Angel, pierwszy. Dobra, Dark Angel nie miały flary. Pomyliłem chyba z Nightwolfami. Nightwolfy miały czerwoną flarę. Były bardzo podobnej wielkości, również od Triplexa, również w podobnym opakowaniu, więc coś mi się pomyliło. Czerwoną flarę również mają super petardy, Plutony nie mają nic. Także lecimy super petardą teraz. Oczywiście jest to wersja na CE, nowa. Czerwona, ładna flara. No i pikolak. Od Dark Angela dużo, dużo słabszy. Super petardy, no niestety swój nek chyba cały wyprzedały na flarę, niestety. Teraz leci Pluton. Z tych petardek chyba moja ulubiona z tych trzech. No, porównywalnie do Dark Angel, ale swojego czasu Plutony wychodziły po prostu lepiej cenowo. Plutonów jest chyba, ile tam było, 20 sztuk chyba w paczce? Była taka mała sześciokątna, a w Dark Angelach było 10. Ale tak czy tak, no triplexowe petardki średnio, jeśli chcemy triplexowe petardy, to nie z lat 2018-19, tylko lecimy z nowościami 2021 i to są na pewno dużo, dużo lepsze petardy. Naprawdę seria Bulldog w 2021 roku wyszła na wielki, wielki plus. Petardy Crazy Bulldog, Angry Bulldog, świetne petardy. Petardy Mega Bulldog również mają bardzo porównywalny hook do Crazy oraz Angry, ale jakby nie patrzeć, Mega Bulldog jest tylko 4 w paczce, a Angry oraz Crazy po 10 albo 20, zależy jaki wariant cenowy wybierzemy, ale no, no niestety, także Mega Bulldogi średnio opłacalne, co nie zmienia faktu, że świetna seria, wszystkie czerwone Bulldogi warto brać. Odpalony decybelomierz, lecimy najpierw z Mega Bulldogiem. Jest dużo większa gramatura, mniejsza nawet od Angry Bulldoga, moc bardzo podobna i uwielbiam ten ląd, szczerze mówiąc. Ląd akurat mamy świetny. Ładny hook. 119,3 z jakichś 2 metrów. Teraz lecimy znowu z tym samym, tylko z Crazy Bulldogiem. Też tak. 2 metry. 119,2. Petardy praktycznie identyczne. Nie ma co się oszukiwać. Petardy identyczne. Więc jeśli jedna petarda kosztuje tam
5 zł za sztukę, 4 zł za sztukę, a druga wychodzi po złotówce, złoty 50 za sztukę, to brałbym tą, która wychodzi po złoty 50, więc Angry Bulldogi wygrywają zdecydowanie. Nie oszukujmy się. Jak mamy już w sumie to, to wziąłem również na porównanie do Angry Bulldoga i do Mega Bulldoga petardę Kolpo od Zeny. Również 1 gram NEC, również produkowana w Albanii. No i importer to Zena, a nie Triplex. Co nie zmienia faktu, że są bardzo fajne jak na 1 gram NEC. Również odrzucimy na takie 2 metry. $119,1, czyli Mega Bulldog miał $119,3, Mega Angry Bulldog miał $119,2, Kolpo wykręciło $119,1, czyli delikatnie mówiąc, no wszystkie te petardy bardzo, bardzo porównywalne. Mega Bulldogi koło dwóch dyszek za paczkę 20, Mega Bulldogi dwóch dyszek za paczkę 4 sztuk, tam chyba za 16 też dało się wyrwać. Kolpo od Zeny około 6-7 zł za paczkę, Angry Bulldogi od 10 do 15, Crazy również od 10 do 15, chyba że ta paczka po 20 sztuk to wychodzi chyba 22 zł, coś takiego. Także moim zdaniem Kolpo numer 1, Angry Bulldogi zasłużone miejsce drugie, bardzo mocne miejsce. No i no co, Mega Bulldogi przez swoją ilość w paczce, totalnie nieopłacalne. Tutaj mam jakąś luźną petardkę, nie wiem co to jest. Zawinąłem przypadkiem, widocznie. Tutaj mamy P1222 od Komety, 0,8 gramanek. To będzie prawdopodobnie czarna petardka. Czarna petarda, co było czarne? Chyba dragony. Dragony od Komety. Bo z tego co pamiętam, czarny pirat, mimo nazwy, chyba miał czerwoną petardę. Także to jest chyba dragon. Odpalimy tak na luzie. Okej, okay. Jak za te petardki wtedy trzeba było zapłacić około 4 zł. Za paczuszkę 3-4 zł. Świetny, świetny wybór. Weźmiemy sobie kilka takich korsarzyków. To są Barbarossy 3 strzałowe, są również Barbarossy PT1, one są jednostrzałowe, również fajne petardki. Kilka sztuk naprawdę, nie za dużo. Odpalimy wszystkie naraz. Dobra, poleciały wszystkie. Równe, fajne pikolaki. Często tak się dzieje, że w tych kilku strzałowych petardach każdy pojedynczy strzał jest coraz słabszy. Tutaj nawet fajny ten poziom trzymają. No i co? Nasz Megatronik. Stary Megatronik. 5 gram NEC. Zobaczymy jak to strzeli. Odrzucamy daleko. No, czy ja muszę coś dodawać? Świetna petarda. No co? Za chwilę Sylwester. Coraz bliżej. Widzimy się w kolejnym luźnym strzelaniu. Na 70 dni do Sylwestra strasznie szybko wybuchł ten Megatron. Ale konkretny, więc mogę mu wybaczyć. Trzymajcie się, cześć, dajcie mi znać, jak wyglądają wasze stawy sylwestrowe na ten moment, jak jesteście przygotowani, czy jeszcze będziecie się przygotowywać. No zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, zapraszam do czego jeszcze w sumie? Do sklepu Pirogrzmot, na Instagrama, TikToka i to chyba wszystko. A tutaj podszedłem sobie jeszcze pod tą dziurę po Megatronie, coś niesamowitego, jak taka malutka petarda może zrobić i zasiać zniszczenie. Naprawdę solidne petardy, szkoda, że ich nie ma aż tak dużo, albo po prostu nie mam ich zapasu, bo naprawdę mają wielki potencjał. Trzymajcie się, cześć!